Radio Kraków. A w studiu Radio Kraków panowie Marcin Koczyba i Fryderyk Zyska. Witam panowie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Porozmawiamy. Tak, pierwsze spotkanie, Fryderyku, po nowym roku. Po nowym roku, tak. Tak, no i jak było? Tęskniłem za wami. No my za tobą też. Naprawdę, ale słuchałem. Mhm. Tak, i bardzo dobrze się słuchało o objazdach z Zakopanego i z powrotem. W wygodnym domku w górach. Tak, i wspominając program, w którym mówiliśmy o tym, żeby zabierać ze sobą łańcuchy, których nie zabrałem. Wspominał Marek o tym wczoraj. Dokładnie. Że tam gdzieś miałeś kłopot z dotarciem pod jakąś górkę. Nie, no to ja tego nie rozpatruję w kategoriach problemu właśnie czy kłopotu, tylko właśnie dodatkowej atrakcji i czegoś do wspominania. Jednocześnie mogłem cieszyć się może bardziej wypoczynkiem. Nie korciło do jeżdżenia. Wyglądasz na wypoczętego, czyli udało się. Tak, dziękuję. Bardzo proszę. Powiedz, bo tak się umówiliśmy, że porozmawiamy dzisiaj. Czego życzyłbyś u progu nowego roku kierowcom? Tak, no naszym słuchaczom przede wszystkim, tak. Prawda? No, ja bym życzył i słuchaczom, i sobie tego, żebyśmy mogli się cieszyć naprawdę fajnymi samochodami. Mhm. Żeby może zarówno w reklamach, jak i na drodze oszczędzano nam niejednych bubli i estetycznych szkaradek. Takich jak Citroen Cactus czy Nissan Juke, żeby mówi to projektant. Tak, żeby Chevrolet w reklamie nie pokazywał nam pięknego szeregu samochodów, gdzie znajduje się również Camaro i Corvetta, a na końcu proponuje nam ten najmniejszy model Spark, tylko żeby właśnie nam proponowano Corvette i Camaro, żeby w ten sposób kreować może pojęcie o estetyce i pięknie i dążeniu, bo prawda, no, nie jesteśmy skazani na najbardziej kochany samochód. Ale to samo zrobił Lexus, bo jest reklama Lexusa, jedzie cały tam, cała gama tego, co mają na rynku i jest już od jakiejś kwoty. Tak, ja się czuję dyskryminowany w ten sposób, dokładnie. Ten jest tam schowany tak sprytnie, żeby się nie rzucał w oczy. Przecież to powinno być strefa marzeń i aspiracji, prawda? Więc żebyśmy dążyli do tego, żeby jednak u nas w garażu, poza tym, że jeżeli ktoś potrzebuje taki samochód użytkowy jak Skoda, który ma opali, to żeby był drugi, który będzie takim fankarem i będzie cieszył oko, którym będziemy śnić i marzyć i nie będziemy mogli się doczekać, żeby wsiąść za kierownicę i może teraz bokami gdzieś na bezpiecznej drodze. Oglądałem taki film ostatnio, Przątki Złota, i to jest o wytwórni reklam w Związku Radzieckim. Ona była w Estonii, jeśli dobrze pamiętam, albo na Łotwie. A ponieważ w Związku Radzieckim niespecjalnie trzeba było wszystko reklamować, więc zapadła decyzja, że reklamujemy i koniec. Bez względu na to, czy towar jest w sklepie, czy go nie ma, ma być reklamowany. I właśnie takie były reklamy ogólne, tak jak mówisz, że tam cała gama czegoś tam. No i jeszcze tam była taka decyzja też podjęta przez odpowiednie władze ówczesne Związku Sowieckiego, że reklama ma tak bardzo nie odnosić się do tego, co w tej chwili, bo za chwilę może ten model być zmieniony na coś innego. I urzekła mnie reklama Łady. Producenci połączenie niesamowitej technologii motoryzacyjnej i kosmicznej. I wyjeżdża ta Łada, wiesz, taka... Gotowa do tego, żeby wyruszyć w kosmos. I tak sobie pomyślałem, że bardziej właśnie w kosmosie niż tu. Tak, a my żyjemy na progu, prawda, takiego okresu w rozwoju technologii i również motoryzacji, gdzie ten kosmos jest coraz bliżej, bo wczoraj już poza anteną, o tym ci wspominałem, była prezentacja w Los Angeles nowego samochodu elektrycznego, który jest najszybszym samochodem elektrycznym, jak się tytułują, bo jest szybszy niż o prawie 3 sekundy od Tesli S w trybie Ludacris. To jest minivan, można powiedzieć. Minivan, tak. Ja jak pierwszy raz go zobaczyłem i usłyszałem, jakie będzie mieć osiągi, bo ten samochód ma 1050 koni. Zasięg 700 km na bateriach, to stwierdziłem, że idealny samochód na warunki polskie, prawda? Bo każdy chce mieć duży samochód, w którym przewiezie całą rodzinę i teściową, a jednocześnie, żeby był sportowy, bo ten samochód jest szybszy nawet niż najnowsze Ferrari 488 GTB. Więc no, myślę, że jest to jakiś potencjał u nas na rynku, bo każdy będzie chciał być najszybszy na miejscu. Auto projektował projektant, który współpracował i pracował dla BMW i spod jego kreski wyszły
i3 oraz i8, więc stylistycznie jest bardzo atrakcyjny. Może technologicznie na prezentacji nie wszystko było takie dopięte, nie działało. Ostatni guzik, ale no, to jeszcze nie jest wersja produkcyjna, co prawda już można składać zamówienia. Chińczycy nie powiedzieli ostatniego słowa w tej sprawie. Dokładnie, to jest taki cichy znaczy no, cichy inwestorem. Inwestorem jest CEO, jest Chińczyk, natomiast no, nie jest to otwarcie mówione, że to samochód chiński. Tak, ale ja miałbym pewne obawy, bo przypomina mi się, jak Chińczycy skopiowali Opla, jak się nazywa ta terenówka Opla? Frontera. Tak. Opla Fronterę i zrobili swoją wersję i ona wyjechała na jakiś pagórek i się złamała na pół. No to nie jeden, to nie jedna kopia. BMW X5 również zostało skopiowane. Mhm. Można sobie wygooglować, wpisać po prostu chińskie BMW X5. Mhm, wygląda bardzo, bardzo podobnie, praktycznie identycznie. Rząd chiński odpowiedział BMW, że on nie widzi podobieństwa i tym samym odsunął wniosek o naruszenie praw autorskich. Mhm. Więc to nie ostatni przypadek. Natomiast ja jako projektant, ja bym sobie życzył, żeby na przykład moje projekty były kopiowane w Chinach. Bo to znaczy, że to jest popularne i się podoba szerokiej grupie odbiorców. Cześć. I tym samym jest atrakcyjne i warte skopiowania. Czy to trochę jak w sztuce reprodukcja? Tak, że mamy fotograficzną reprodukcję dzieł Leonarda? No, reprodukcja jednak nie udaje, prawda, oryginału, a tutaj kopia jest zupełnie w innych kategoriach postrzegana. No. Ale to się zdarza też innym, bo na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jest ten Hyundai taki bardzo... Teraz jest nowy Hyundai taki... limuzyna, która przypomina... Chodzi ci o Genesis, tą linię luksusową, tak. Nawet jeździ jeden w Krakowie, widziałem. Mm-hmm. I to jest fenomenalne, że z przodu ma znaczek Genesis, z tyłu już Hyundai, czyli tak jakby patrzymy z przodu, to jeszcze jest, o wow, coś nowego, a już z tyłu prawie jednak Aston. Hyundai. Prawie jak Aston, ale nie dajmy się oszukać, to jednak nie jest Aston. Widziałem ostatnio prawdziwego proporcje, Aston. Prawda? Zupełnie inny jest odbiór i to nawet chodzi o to, że Aston, ten emblemat tak na nas działa, bo mamy poczucie tego, że jest to drogi samochód, ale jeżeli byśmy usunęli z tych, najlepiej zresztą tak zrobić, że usunąć emblematy z samochodów, które chcemy porównać i wtedy zobaczymy, czy faktycznie jest w ich proporcjach, stylu, rozwiązaniach technologicznych i tych takich bardzo rzeźbiarskich, czy one nas urzekają i sprawiają, że chcemy mieć jakiś samochód, czy nie. Ja kupuję samochody tylko wtedy, jeżeli dostaję takiego ścisku w żołądku i coś sprawi, że nie mogę przestać myśleć o tym aucie i po prostu muszę go mieć. To jakich aut życzyłbyś w takim razie naszym słuchaczom? Bo już wiemy, których nie. Trochę ten elektryczny. Stylistyczny, tak, żeby byli bardziej otwarci, bo może to, że samochód mało pali, to nie znaczy, że to jest samochód, który jest dla nas odpowiedni, ale żebyśmy mieli frajdę z tego, jakim samochodem jeździmy i żebyśmy nie musieli tłumaczyć, że okej, jeżdżę Skodą, ale to jest Skoda RS, prawda? Czyli, że niby coś lepszego. To może za tą cenę kupić inny samochód, który będzie bardziej widowiskowy, bo przecież po to kupujemy auto, żeby się czymś wyróżnić i to jest element naszego stroju. To trochę powinno być też tak, że już idąc z daleka, patrząc na nasze auto na parkingu, powinniśmy powiedzieć fajnie, że to jest moje auto. Żebyśmy chcieli się odwrócić, jak odchodzimy od tego samochodu. Że no, nieważne jest też, jak szybko gdzieś dojedziemy, ale ważne jest to, w jakim stylu, więc niech to będzie to hasło, którym będziemy kierować się przy zakupie samochodu w tym roku. No piękne życzenia, Fryderyk. Życzę ci, żeby ci się życzenia spełniły. A słuchaczom, jak najbardziej, wszystkim nam, żeby takie życzenia właśnie nas wszystkich dotyczyły i żebyśmy na koniec przyszłego roku powiedzieli: Fryderyk, dzięki, udało się. Tak, a jeżeli ktoś ma problem z odnalezieniem się w motoryzacji, to ja zawsze służę pomocą. Proszę pisać do Radia Strady i będziemy doradzać, jakie auto kupić. Jasne, motomaupa.radiokraków.pl. Poza tym zapraszamy na twojego bloga. Również na stronie Radia Strady. Oczywiście, radiostrada.auto. Komentowania, sugestii, jakie samochody przetestować, pod jakim kątem. No to zapraszamy Państwa. Fryderyk, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie.